Kiedyś, wchodząc do pokoju kuzyna, natknąłem się na kasetę Kalibra 44. To taki zespół hip-hopowy. Ciekawa muzyka, ciekawe teksty i ten głos, tak jakby znajomy. Jak się później dowiedziałem, to był głos Magika, czyli Piotra Łuszcza. Po jakimś czasie natknąłem się na książkę Macieja Pisuka Jesteś Bogiem. Chociaż nie za bardzo lubię czytać książki, zajrzałem do środka. I no po prostu nie odpowiadała mi za bardzo na początku. Była pisana jak scenariusz filmowy czy coś takiego, ale moja wyobraźnia zrobiła swoje. Głównym bohaterem książki był magik, który po odejściu z Kalibra 44 wraz z Rahimem Fokusem zakłada skład o nazwie Paktofonika. Jak oznajmia nam jeden z bohaterów książki, oznacza to pakt przy dźwiękach głośnika. Początki współpracy młodych ludzi lat 90., gdy jeszcze nie było prekursorów tego kierunku muzycznego, były trudne. Nie mieli sprzętu, miejsca i kasy, aby tworzyć. Ale ich pasja wygrała. Jak to powiedział magik, nie mogliśmy już siedzieć, słuchając tylko tej muzyki, musieliśmy zacząć ją tworzyć. Tematami magika i paktofoniki nie były zwykłe problemy blokowisk, ale hardkory, które zachodzą w nas, bo przecież każdy ma problemy z sobą. To czemu o tym nie mówić? Czemu nie szukać w sobie radości? To przecież na maksa trudne, dodajesz w utwór własne wnętrze, a nie handlujesz produktem, tylko sobą. Magik pokazywał, że ścierają się w nim dwa światy, materialny i metafizyczny. Nawet plus i minus, piosenka wydana jeszcze za czasów Kalibra 44, można interpretować w dwojaki sposób. Jako wynik na wirus HIV, a także stosunek pierwiastków wewnętrznych psyche i soma. Magik był maksymalistą. Książka pokazuje, że jeśli coś robił, robi to do końca. Jeżeli stanął przed nim jakiś problem, przeżywał to bardziej niż normalny człowiek. Miał poczucie mentora i potrzebę nauczania, a nie marnowania się w rozrywkowych piosenkach. Lecz mimo talentu, uznanie słuchaczy, nie poradził sobie z serią niepowodzeń. Zwodzony przez wydawców i przez innych ludzi, pozostawał bez grosza przy duszy. I nie miał nawet za co kupić gwiazdkowego prezentu dziecku. Magik nie wytrzymał serii niepowodzeń, który był zły kontakt z bliskimi i jego ciężki charakter doprowadziły do ciężkiej depresji, a następnie do samobójczej śmierci. Jednak scenarzysta nie daje mu odczuć dramatyzmu sytuacji. Pozwala nam oglądać magika oczami innych, nieświadomych, w jakim stanie się znajdował. Dla mnie książka pokazuje, jak ważne jest panowanie nad sobą. Jest wiele, myślę, pomysłów na tę książkę. Co prawda ostatnio wyszedł film na podstawie tej książki. Wiele osób woli iść do kina obejrzeć film. Więc dla mnie książka ma swoją magię. Akurat ta książka ma swoją magię, gdzie warto otworzyć i przeczytać. I takich emocji nie odczuje się na filmie, jak w książce. Bardzo polecam tą książkę wszystkim, i starszym, i młodszym, bo przyznam szczerze, mój młodszy brat, który ma 7 lat, również przeczytał. Więc naprawdę, przeczytał książkę, ja poleciłem mu, przeczytał książkę i jest bardzo zachwycony. Także polecam każdemu książkę Macieja Pisuka Jesteś Bogiem. Dziękuję.